Halo, halo, dzień dobry. Witamy Was my i nasz kajak. Tak, nadeszła ta chwila, że jedziemy zawieźć Błażejowi. Błażej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kajak, który kupił dawno temu. Dopiero... Ale... Troszkę nam zeszło z tym. Tak, nie mieliśmy czasu przez urlopy i te inne takie zawirowania. Później po urlopie byliśmy. W końcu mamy czas na weekend w Walii. Tak, 4 godziny drogi przed nami. Widzimy się w trasie. Zapraszamy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. I witamy Was w deszczowej Walii. No niestety, pogoda nam się dzisiaj nie udała. Zaraz Wam pokażemy, gdzie jesteśmy, tylko na razie jesteśmy głodni i właśnie w tym momencie wjeżdża karkóweczka na ruszt. Tam się robią kiełbaski. No i pojedzone, i moi drodzy, gdzie jesteśmy i po co tu jesteśmy? Jesteśmy na kempingu. Jesteśmy na kempingu. Jak on się nazywa? Jesteśmy na kempingu Coco Wild Camp. Bardzo urokliwe miejsce we wschodniej Walii. Przyjechaliśmy tutaj spotkać się z Ewką i z Błażejem, dlatego że, jak pamiętacie, sprzedawaliśmy kajak i Błażej był zainteresowany i w tym momencie doszło właśnie do transakcji. Także żegnamy się z naszym kajaczkiem. Stare za nami, nowe przychodzi, także skupimy się teraz na pływaniu pontonem bardziej niż kajakiem. Rozłożeni jesteśmy w tym miejscu i właśnie przyjechał pan właściciel, Steven, który chce nam pokazać jego włościa. A naprawdę jest co pokazywać, chociaż pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, bo prawie niestety nic nie widać. Teren jego posiadłości sięga aż tam daleko po tamte drzewa. Mnóstwo ma tutaj owieczek, krówki i też mnóstwo gości na swoim kempingu. Bardzo popularne miejsce. Mimo pogody jest dzisiaj bardzo dużo załóg tutaj, z tej strony. My sobie tutaj palimy ognisko. Tutaj na tym poletku stało też bardzo dużo kamperów wcześniej, ale już pojechali. Proszę bardzo, taki mamy sąsiadów tutaj. Zestaw piękny. Można sobie tutaj u niego wynająć przyczepki również. On podstawia je na dane miejsce, gdzie kto chce i tak samo można sobie zabrać od niego palenisko. Zobaczcie w ogóle, jaki to jest ogromny teren. Tam widać przyczepkę, tam daleko jest wjazd. Jedzie się takimi szczytami, jak widzieliście, przyjechaliśmy tutaj. Można sobie również zaparkować tam. No i tak jak wspominałem, dzisiaj nie ma pogody, ale ogólnie widok jest niesamowity tutaj. Także za chwileczkę ruszamy z właścicielem i zobaczymy, co ciekawego tutaj mają. Dziś po drodze zgubiliśmy niestety kołpak, także mamy powód do kupienia nowych. I wiecie, myślałem nad alufelgami do niego, ale jest to troszeczkę dla mnie zbędny wydatek, dlatego zainwestujemy sobie po prostu w nowe plastiki. Jesteśmy w samochodzie, jest z nami właściciel, Steven. Hello, Steven. Hello. Thank you for taking us around your farm. No problem. Z nami jest Elcia z tyłu, z kocykiem, troszkę zimno. Ruszamy. So Steven, so how long you had the campsite for? It's the last 3 years, yeah? Yeah, we've been running it for the last 3 years. And how do you find it actually? Is it worth doing or not? It's worth doing. It's an extra income for the farm. And it's great meeting people, and it gives the people that visit a chance to relax. So the farm is 400 acres,
400 acres. Tutaj mamy najwyższy punkt farmy. Niestety pogoda nam nie pozwala wam pokazać pięknych widoków tutaj, ale zrobimy co możemy. Said this is the highest point and, yeah. and this is 1400 feet. Yeah. Teraz wam się wyświetli to, ile to jest w metrach, ale całkiem bez oka naprawdę, uwierzcie. Wszędzie sobie można tutaj stanąć. To jest jedna z toalet kompostowych. Jedyne, na co musicie uważać, to gdy jest mokro, czasami warto wybrać takie miejsce, gdzie można z niego wrócić. Ale w razie czego, jak widzicie, właściciel ma tutaj Land Rovera, także może pomóc wyciągnąć go. Wyciągnąć wasz samochód. Super, jest naprawdę fajnie. To jest tak ogromna przestrzeń tutaj. No, szkoda, że nie widać tych widoków, ale my mieliśmy szczęście, bo wczoraj jak przyjechaliśmy, to widzieliśmy tutaj wszystko o zachodzie słońca, więc wiemy, jak to wygląda mniej więcej, ale można pozazdrościć tutaj właścicielowi. Chcielibyśmy mieć coś takiego. Prawda? What else do you have? You have a cow and you have a sheep, yeah? Sheep and some cows. Okay. Yeah, so we run 1,000 sheep. And 1,000 sheep. Donkey, yeah? One donkey, yeah. Two horses and one baby mule. It's got natural little levels. Yeah, like a hills, yeah. Yeah. So there's lots of little different places to camp all the time. So this we call level 3. Tysiąc owiec, wyobraźcie sobie. I tutaj widać głównie, jak wygląda teren właśnie tej całej farmy. To jest najfajniejsze właśnie, że on jest taki górzysty i że to są, tak jak on powiedział, takie levele tutaj. I że no to jest w ogóle taki klimat nadaje temu miejscu niepowtarzalnym. Tak, my to jesteśmy. Nie jest po prostu jakaś płaska ziemia i tak dalej, tylko no, czujesz, że jesteś po prostu na takich wyżynach tutaj. Tak, a że my lubimy takie klimaty, to naprawdę czujemy się tu niesamowicie. I wyobraźcie sobie romantyczną kolację z waszą drugą połówką w takim miejscu. No ja sobie wyobrażam. Zobaczcie, tutaj jest taki zbiornik, wpuścili tam mnóstwo karpia i będzie można sobie tutaj przyjechać i na przykład łowić, to jest jego sąsiada akurat. I można zaparkować vana obok właśnie wody, także idealna dla nas opcja. Kolejny powód, żeby tu wrócić. Super. Pricing wise, it cost 10 pounds per person per night. Yeah. Kids? £2.50 per child over the age of 5. And what's the price of a camper? Is there any difference between a camper and caravan? No, we just charge per person. That's it. Doesn't matter what you come in, doesn't matter how big your tent is. Yeah. It's regardless, we just charge per person. Good price. Good price. Yeah. Yeah. We have a toilet emptying station on level 2. Yeah. So all facilities available on site. We have fresh water on site. We don't mind if a group wanted to book level 3. Exclusively, if they were having a gather, still respect that there are other people on the site. So, but, so you can hire all. You've got this big area here, for instance, that you know you could probably get, you get a lot of vans and what have you. And it's a nice area. It's away from the rest of the camp. And would be interesting, see if anyone wants to come and probably meet with us as well. Yeah, that's ideal. Yeah. Who is the person in your family who started the farming? And how long ago was it? So my granddad started farming here back in the 60s, and then my parents took over then. My granddad retired. It was my mum's farm, so my mum's dad's, and it's followed on since. So it's like a family tradition now, Yes. And your kids helping you as well. Yeah, it's my children running around on the quad bikes. Yeah, quad bikes, and everything. It's all part of it's a family business. It's That's nice. Tradition is very important. Yeah, definitely. To carry on tradition. Yeah, definitely. Sunrise is over there. Mm-hmm. And then you can get sunset as well. Mm-hmm. And still be in your van and not move. Mówiłem wam wcześniej, można sobie wynająć takie przyczepki. 30 funtów za noc kosztuje. Coś takiego. Mała. A 40 funtów duża.
I zobaczcie, tutaj są wszystkie paleniska. O, i nawet pralka się znalazła. I na terenie kempingu znajduje się również całkiem dobrze wyposażony sklep. Można sobie tutaj kupić podstawowe produkty spożywcze. Jest również wiele pamiątek związanych z Koko, a także najważniejsze produkty kempingowe typu gaz, kuchenka czy krzesełka. I z góry chcieliśmy Wam powiedzieć, że to nie jest żadna płatna reklama. Po prostu tak bardzo nam się spodobał ten kemping, że chcieliśmy to wszystko pokazać, jak to funkcjonuje od zaplecza. Właśnie idziemy teraz w tym momencie do głównej gwiazdy tego kempingu. O, on już też idzie do nas, już na zwyczaju. Tak, i zobaczcie tego kawalera. Witaj! Witaj, cudziołku! Piękny jesteś. Zaraz dostaniesz. Już piękny. Szuka, tak? Głodny, głodny. No. So he's the boss. He's the boss. It's what it's all about. Coco's Wild Camp. He loves a selfie. He absolutely loves it. He keeps everyone awake in the camp. Ten jest najfajniejszy, malutki. Witamy, witamy. Cześć. Witamy, witamy. It's John. John? Yeah. This is Barry. I like those names. Here's Molly. She's with her mom. Piękne. So Molly is the little one. But her dad is Coco. Oh. She's a mule. Hello, Molly. So what, Coco escaped from his place he went on a date, yeah? He went on a date. Daisy's a big girl. I think he took advantage of the steps in the field. Like, yeah? Yeah? Yeah, he definitely used the steps, yeah. Yeah, yeah. She's beautiful. Yeah, she is. Wyobraźcie sobie tutaj przyjechać. Miniaturowy domek w takim lasku, otoczony przez górki i owce. Tu można sobie zaparkować. Robimy Wam room tour. I okazało się, że jest to domek holenderski, obity drewnem, wyposażony we wszystkie niezbędne rzeczy, a na pewno najfajniejszą z tych rzeczy była koza w salonie. Obok znajdował się również taras i rozpościerał się naprawdę fajny widok. Super miejsce, żeby się wyciszyć i spędzić czas otoczonym przez naturę. Takie miejscówki też jeszcze nie widzieliśmy, nie odwiedzaliśmy. No, naprawdę. Ten kemping to przybija wszystko po prostu, co widzieliśmy do tej pory. Tyle, po prostu przyjeżdżasz, siedzisz, odpoczywasz, głowa odpoczywa i... Tak. A to nigdy nie wiedzieliśmy, jak to funkcjonuje tak z bliska. Thank you for showing us your beautiful place. That was really, really cool. Absolute yeah. pleasure. Yeah, we yeah. will definitely come back here. Yeah. Thank you so much. No problem. Thank you. I wyjechaliśmy z kempingu Koko. Walia Wschodnia też jest bardzo ładna. Podoba nam się. Nigdy tutaj nie zwiedzaliśmy, ale jest całkiem przyzwoicie. Teraz... Zawsze jak przyjeżdżamy do Walii, to jesteśmy zaskoczeni. Bardzo nas zaskakuje to miejsce, chyba nie? Tak, za każdym razem. Zawsze jest inaczej. Jesteśmy przy takiej rzeczce. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Fajnie by to było połowić, bo teraz jest sezon na pstrągi. Ale pięknie. Piękna rzeczka. Ale super. No, tu na pewno pływa pstrąg.
Jakie tu ryby muszą być? Jakie? Ten tylko jednym, nie? Cały czas. I dobrze, moi drodzy, zbieramy się w tym momencie do domku. Mamy przez sobą 4 godziny trasy. Zaraz sobie jakąś kawę jeszcze wypijemy gdzieś. Z tego miejsca chcieliśmy pozdrowić Ewę i Błażeja oraz dziewczynki. Bardzo miło było Was poznać. Super, że nam pokazaliście takie fajne miejsce. Także to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Merci. Dziękujemy. Do następnego. Hej.